Witam bardzo serdecznie Was wszystkich tutaj, ale nade wszystko naszych internautów, z którymi chyba już przywykliśmy, że z Podkowy Leśnej mamy ten łącznik w każdy sabat. Dzisiaj studiować będziemy razem szósty temat w naszym kwartalniku pod tytułem Zwycięstwo nad złymi mocami. Ze mną w studio są następujące osoby. Ania, dwóch Zbyszków i Klaudia. Ja jestem Władysław, rozpoznawany na ogół, ale gdyby nie, to na wszelki wypadek. Moi drodzy, mamy przed sobą bardzo istotne studium Słowa Bożego, a więc skoro Bóg natchnął te słowa, które będziemy rozważać, poprośmy Go, aby Duchem swoim również i nas wsparł przy próbie zrozumienia tego, co zostało napisane. Zbyszku, bardzo proszę o modlitwę. Dziękuję Ci, Boże, że się spotkaliśmy na tym miejscu. Prosimy Cię o dobre myśli i dobre spojrzenie. Prosimy Cię, żebyś natchnął nas Duchem podczas tego studium. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo. To studium jest częścią pewnego tematu, który rozłożony został na trzy rozważania. Tydzień temu, ostatni sabat października, pierwszy sabat już listopada, jak ten czas biegnie. Rozważane było zagadnienie, jak bardzo potrzebna jest nam ufność i ten wzrost w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj zwycięstwo nad złymi mocami, a za tydzień to już wszystkich zapraszamy. I tutaj nie wiem, w jakim gronie ta dyskusja i to rozważanie będzie przeprowadzone, ale będzie dotyczyło wyposażenia nas do tego zwycięstwa. A więc takiego przygotowania ludzi wierzących w Chrystusa, że Bóg gwarantuje, jeśli poddadzą się Mu całkowicie, osiągną własne zwycięstwo nad nim. Nie wiem, czy zauważyliście. 3 listopada, ja znowu wrócę do tego rozważania wzrastanie w Chrystusie, tekst pamięciowy brzmiał tak. Mowa jest o Chrystusie. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czego Chrystus dokonał według tego tekstu, który pod natchnieniem Bożym Paweł zapisał w liście do Kolosan w 2 rozdziale, wierszu 15? Rozbroił tamtą ciemną stronę wielkiego boju. Jak ją rozbroił? Jeżeli dobrze pamiętam jeszcze poprzednie studium, to rozbrojenie według języka greckiego to nie jest dokładnie to, co apostoł Paweł tutaj przekazuje. Objawił całkowicie, zdjął maskę z tych mocy przeciwności. One w Starym Testamencie uchodziły nawet dla istot niebiańskich za takie, którym nie do końca można odmówić słuszności. Dopiero krzyż Jezusa Chrystusa otworzył oczy niebianom na to, kim rzeczywiście szatan jest. Wielu z nim nadal upatrywało Lucyfera, a więc syna światłości. A więc on z tej pozycji próbował walczyć. I dopiero krzyż to uczynił. A samo zagadnienie rozbrojenia, to jak gdyby zabrał mu te wszystkie argumenty, którymi się posługiwał. I niebo, jak czytaliśmy w Apokalipsie, powiedziało szatanowi: dziękujemy, do nas więcej wstępu nie masz. Tekst pamięciowy do tej lekcji może ktoś
przeczyta go, jak on brzmi. Dziwnie to postawiłem, pamięciowy niech przeczyta. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jakby konsekwencja rozbrojenia to zwycięstwo. Zauważyliście, tam w tym tekście do Kolosan wcale nie jest mowa o zwycięstwie Chrystusa, tylko o rozbrojeniu tych mocy, o wystawieniu ich na widok publiczny. Wszyscy, którzy potrafią, zobaczą. Niebianie potrafili wtedy, gdy Chrystus umierał. My, ziemianie, do dzisiejszego dnia mamy problemy. I tutaj jest powiedziane, że my jednak możemy zwyciężyć, ale tylko dzięki temu, który nas umiłował. Kto to jest? Kiwamy głowami, że znamy odpowiedź. Wiadomo, że to chodzi o Jezusa Chrystusa, prawda? Tak. I teraz zobaczmy, w jaki sposób my możemy dzięki Niemu w Nim odnieść to zwycięstwo. Jak wcześniej wspomniałem, niebo się zorientowało 2000 lat temu, kim jest szatan. Dlaczego my mamy z tym problemy? Nie mamy takiego wglądu. Nie mieliśmy takiego wglądu. Apostoł Paweł kilkakrotnie, a również i w liście do Efezjan to raz za razem powtarza, że przyjście Chrystusa na tej ziemi, na tę ziemię 2000 lat temu, to było objawienie tajemnicy Boga, która była okryta milczeniem przez wszystkie wieki. Ale my się dopiero jej uczymy. I teraz jako zwycięzcy możemy odnieść, jako wierzący możemy odnieść to zwycięstwo. I ja bym proponował, abyśmy dzisiaj trzymali się tak blisko Pisma Świętego, jak to jest tylko możliwe. Zajmijmy się 4-5 takimi wybranymi zagadnieniami, tak jak zresztą i autor tego podręcznika nam sugeruje. I zanim będziemy mówić o czymkolwiek na ten temat, to najpierw usłyszymy tekst. I ten pierwszy tekst odczyta nam Klaudia, dobrze? Ja bym prosił, ażeby, tak, bardzo proszę, był ten tekst czytany częściami. Najpierw od wiersza już 15 do 18, dobrze? Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jeszcze Jego. Jeszcze jeden tekst. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Dziękuję bardzo. Wpatrzmy się w ten tekst. Każdorazowo, gdy będzie ktoś czytał ten tekst, chciałbym, żebyśmy wszyscy ten sam tekst mieli otworzony, dobrze? Bo wtedy mamy większą swobodę i kontakt wzrokowy i z tym tekstem, z tymi myślami i z sobą. Do kogo Paweł pisze według tego wiersza 15 ten list i te myśli zawarł, które Klaudia przeczytała? No, mamy zbór w Efezie i sam wstęp mówi: Paweł z woli apostoł Chrystusa do świętych, którzy są w Efezie. Dziękuję bardzo. Do świętych. Tutaj według wiersza 15 do wierzących ludzi pisze. To nie jest poselstwo do mieszkańców Efezu. To nie jest coś, co my możemy wziąć i przeczytać ludziom, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Są pewne teksty w Piśmie Świętym i pewne prawdy, które możemy od tak wziąć i zanieść ludziom wierzącym. Ale są pewne zagadnienia, które są przekazywane tylko wierzącym. Dlaczego? Że oni je pojmą. Oni je potrafią zrozumieć. I mówi, gdy usłyszałem o wierze waszej
Ja dziękuję, ciągle modlę się w waszej intencji. O co się modlił apostoł Paweł? Znowu według tych tekstów od 17. O mądrość. Tak. O poznanie. Mhm. Oświecenie. Mhm. Myślę również o te oczy serca. Aha. Mówiliśmy o tym, że istoty niebiańskie były przygotowane na to, co wydarzyło się na Golgocie i momentalnie potrafili zrozumieć, kim jest szatan. My czasem na tragedię Golgoty patrzymy jako no, okrutną rzecz. Wielu ludzi nieznających tych spraw mówi, no cudowny nauczyciel. Szkoda, że nie miał tej umiejętności, żeby się dogadać z własnym narodem, żeby pójść trochę na ustępstwa, na kompromis. Mógłby żyć, mógłby dalej uczyć. Nie rozumieliśmy i często do dzisiaj wielu ludzi nie rozumie tego wielkiego boju. Tu nie o to chodziło, tylko o obnażenie tamtej strony. Pokazanie Boga, który miłuje i pokazanie demona, który zdecydowany jest, aby niszczyć. Chcę wam tak nawiasem już mówiąc, to był list do Efezjan. I Paweł mówi, aby otworzył oczy serca waszego. My ludzie potrzebujemy tego daru. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób się to dzieje. To studium nasze nam to przybliży. I oświecił oczy serca, abyście wiedzieli i tak dalej, żeby dał wam objawienie ku poznaniu Jego. Gdy otworzymy ostatnią księgę Pisma Świętego, Apokalipsę, to tam dowiadujemy się, że Ojciec daje szczególne objawienie Synowi i to jest objawienie Syna. Syn przekazuje aniołowi swemu, anioł przekazuje Janowi, a Jan był z Efezu. Przypadek? Czy wysłuchanie też tej modlitwy Pawła? I pierwszy list, który będzie z Patmos wysłany. Pierwszy list w ostatniej księdze Pisma Świętego jest do Efezu. Paweł o to się modlił lata, dziesiątki lat wcześniej. I dalej mówi, żebyście zrozumieli, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w jego dziedzictwie. Niektórzy mówią, zbawieni będziemy, jak ludzie sobie wyobrażają pobyt w niebie. Przeciętny człowiek. Książeczka do nabożeństwa, albo śpiewnik, opuszczona głowa, czasem kaptur nawet na głowie. Tak jeden za drugim idą i śpiewają i wołają. Tak to ma być? Paweł mówi, ja bym chciał, żebyście zobaczyli, co Bóg dla świętych przygotował. Jak nadzwyczajna jest też wielkość Jego mocy. Aha, a więc On nie tylko coś wielkiego przygotował. On ma moc, ażeby to mogło się dokonać. Moc Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I teraz Paweł będzie mówił, czytamy od wiersza 20 do 23, słuchajmy się i obserwujmy ten tekst. Będzie mówił, w jaki sposób i gdzie ta moc przez Boga Ojca została objawiona. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Gdy czytamy Apokalipsę, to widzimy, jak niebo radowało się i witało Chrystusa zmartwychwstałego, prawda? Ale ziemianie tego nie widzieli. Oni by nawet nie zrozumieli, gdyby widzieli, co się stało. Ale teraz mamy to zrozumieć, bo zrozumienie tego da nam siłę do zwycięstwa, da nam nadzieję. Zapragniemy tego. Dla nas nie będzie pokusą o coś jakieś tam błyszczące szkiełko,
którym nieraz demon nas wabi i chce nas sprowadzić. Mamy tutaj bardzo konkretne rzeczy. I przedstawia, mówi, to nie tylko Chrystus otrzymał, to otrzymał Chrystus jako oblubieniec. A tu przedstawia go jako głowa Kościoła. A kto stanowi ten Kościół? Wszyscy wierzący. Wszyscy wierzący wszystkich wieków. Tak w pierwszym wieku, tak w Efezie, jak w Laodycei. W całym Kościele całego tego okresu. I teraz, a jak konkretnie Bóg działa na rzecz naszego zrozumienia? Jak Bóg nas wspomaga, żebyśmy z tego grajdołka naszego myślowego się wyrwali i zaczęli myśleć kategoriami nieba? Mamy kolejny tekst, który nam to przybliży, który mówi nam na temat nadziei, zwycięstwa. Kto ma ten tekst do przeczytania z listu do Rzymian? I tu znowu musimy go na części czytać, aby łatwiej nam go było zrozumieć. Wobec tego czytamy najpierw do wiersza 30. 28 rozdział listu do Rzymian, wiersz 26 do 30. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możemy wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a tych, których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Dziękuję bardzo. A więc Bóg poprzez słowo swoje komunikuje nam te prawdy, o których już wcześniej sobie powiedzieliśmy. My chcemy do Niego się zwrócić i ten nasz kontakt z Bogiem nazywamy jak? Modlitwą. Modlitwą. Chcemy się modlić. Czy zdarzyło się nam, że klękaliśmy i popadaliśmy w zadumę i nie wiedzieliśmy, co powiedzieć? A przecież wiedzieliśmy, dlaczego klękamy. Brak nam nieraz słów, prawda? Ale Bóg czyta, albo inaczej, Bóg nie tylko słucha, ale Bóg czyta w serca. I wtedy pojawia się bardzo prosto tutaj, zwracając się do tego tekstu, jak gdyby tłumacz naszych uczuć, naszego pragnienia. Kto to jest? Duch Święty. Wystarczy czasami samo westchnienie i już prawda? Jest reakcja. To jest niesamowite. To jest niesamowite. A więc popatrzmy, Bóg nam wszystko dał, wszystko w Jezusie Chrystusie i teraz, gdy nawet chcielibyśmy Mu podziękować, nieraz nie wiemy jak. Duch Święty nas wspomaga między osobami, które znają się już i rozmawiają z sobą i osobami, które się wzajemnie darzą ufnością i wdzięcznością, rodzi się pewne uczucie. Jakie to uczucie? Początkowo jest to przyjaźń, ale potem już dochodzi do wyższego, prawda? Czyli do miłości. Miłość. A więc zaczynamy Boga miłować, tak naprawdę to rezonując Jego miłość. To nie jest coś, cośmy w sobie wykrzesali. On nas miłuje, jak Jan kiedyś napisał, dlatego my Go potrafimy miłować, bo bez tego byśmy Go nie potrafili miłować. I rodzi się miłość. I teraz popatrzmy, co się dzieje, gdy już Go miłujemy. Jak wygląda relacja między nami tutaj według 28 wiersza? Co możemy wyłuskać? Tutaj mówi Paweł o powołaniu. A przed tym jeszcze? Bóg współdziała z nami, prawda? Bóg z nami współpracuje. Z którymi, jak tych ludzi, z którymi współpracuje, nazywa?
świętymi. Ale cechę pewną, eksponuje tutaj pewną cechę. Tak to są święci. Którzy Boga miłują. A którzy Boga miłują. I teraz nie zapomnijmy, to jest kamień węgielny tej relacji. Miłość. Miłość Boża i nasza miłość. I tym, którzy Boga miłują, współdziała Bóg ku dobremu we wszystkim. Którzy Boga miłują, to jest z tymi, a więc ekwiwalent tych, którzy Boga miłują, to są ci, którzy według postanowienia Jego są powołani. Niektórzy ludzie mówią, że istnieje powołanie, takie wybranie, predestynacja. Jednego powołuje, drugiego nie powołuje. Czego dowiadujemy się z tego tekstu? Że musi być najpierw współdziałanie. Oczywiście. I potem dopiero Bóg ze swoją miłością wychodzi do nas i mówimy o powołaniu. Tak. Najpierw jest poznanie Boga, rozmiłowanie się w Nim, tak jak On w nas się rozmiłował. I o to Bogu chodziło. I mówi, to jesteście wy. Teraz was powołuję. Tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie. Przeczytajmy jeszcze. Aha, jeszcze tutaj mamy dalej. Do czego nas powołał? Jakie przeznaczenie? O jakim przeznaczeniu tutaj jest mowa? Dla tych, którzy go miłują. Wy stali się podobni do jego syna. Byli odbiciem. To nie jest przeznaczenie do zbawienia. To jest przeznaczenie, aby stali się podobni do jego syna. Czyli odbicie. Jest to odbicie syna. Czy to jest wzrost w Chrystusie? Czy to jest ten proces, jak teologowie nam mówią, uświęcenia? Tak, to jest dokładnie to. Do tego nas powołał, abyśmy na obraz i podobieństwo Boże zostali przywróceni. A On, żeby był pierworodnym wobec wszystkich braci. A więc On, aby przywodził, aby był tym jedynym w swoim rodzaju, tym synem, który opuścił chwałę nieba i przyszedł na ten świat i tutaj potwierdził swoje synostwo. I dalej jest powiedziane, a których przeznaczył do czego? Do tego, żeby byli podobni do jego syna. Tych też powołał i usprawiedliwił i uwielbił. Widzimy stopnie wzrostu chrześcijańskiego. I teraz czytamy wiersz 31 i dalej do 39. Apostoł Paweł jak gdyby retorycznie wypowiada pewne myśli, bo odpowiedź na nie jest tak oczywista i jednoznaczna, ale przeczytajmy, jak one brzmią. Cóż więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, wszystkich, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Czy dalej? Do 39. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jesteśmy pewni, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chcę się na to wszystko powiedzieć jedno słowo. Amen. Tak?
No bo jak inaczej może być? Paweł mówi, jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Moce, ciemności, trud, prześladowanie, śmierć? Mówi, w tym wszystkim zwyciężamy. Ale czy to jest nasze zwycięstwo własną siłą? Jak Paweł napisał w wierszu 37? Dzięki miłości Chrystusa tak? Możemy zwyciężyć. Mhm. Dzięki Jego mocy. I wiersz 37 jeszcze, gdyby ktoś odczytał. Ale Zbyszku, ty już czytałeś. Jesteś zmęczony trochę, a więc Klaudia nam może przeczyta. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Popatrzcie, umiłował nas, poszedł na krzyż, umarł i zdawało się, że przegrał. Przegrał? My niby przegrywamy, zabijają nas, jak na rzeź. Przepraszam, nie mam prawa tak mówić, bo dzisiaj tego akurat w tych szerokościach geograficznych i geopolitycznych nie doświadczamy. Ale dzisiaj codziennie ludzie tak cierpią i oddają dla sprawy Chrystusowej życie. I przegrywają. To życie. Tak. Tylko to. Powiedziałbym, wygrywają, bo się dalej nie będą męczyć. Ale będą mieli zbawienie w Chrystusie Jezusie. I Paweł mówi, nawet moce przeszłe, teraźniejsze, ziemskie, niebiańskie, moce upadłe, nawet gdyby aniołowie chcieli po prostu jeszcze coś uczynić i odepchnąć nas. Czy zauważyliście, że nawet gdyby niestosowny przykład, ale powiem go, skoro już tak daleko zabrnąłem. Pan, któremu jego pies już po prostu dokuczył w czymś tam i kopnął tego psa. Do kogo ten pies przyjdzie z powrotem? Tego samego Pana. Paweł chce to samo powiedzieć. Dlatego te słowa wcześniejsze powiedziane, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, to nawet, bo takie są fakty, dopuszcza bardzo przykre doświadczenia życia. Ale tylko dlatego, aby nas do siebie pociągnąć, aby pomóc nam odtrącić z własnego życiorysu coś, co nie harmonizuje z drogą, którąśmy sobie obrali. I teraz, a gdyby sam diabeł nas chciał zaatakować? Jak się przed nim bronić? Na jaki kurs egzorcyzmu pójść? Ażeby wiedzieć, jak wypytać diabła, jak ma na imię, a później go wypędzić, jak to niektórzy twierdzą? Gdy sam diabeł nas zaatakuje, a jak lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożreć, co powinniśmy robić? Co jest skuteczne wobec diabła? Przeciwstawienie się mu. Mhm. Kto ma ten tekst? Pan Zbyszku, Zbyszku, przeczytaj nam ten tekst. Jakuba? Tak, z Jakuba. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeczytaj jeszcze jeden tekst. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca. Ludzie o rozdwojonej duszy. Dziękuję bardzo. Jaka jest jedyna skuteczna broń przeciwko diabłu? Zajęcie przeciwnego stanowiska. Przyjdź do Boga. On się ciebie nie boi. On się Boga boi. On się Chrystusa boi. Ilu ludzi nieraz się męczy, a to ktoś ma nałogi, ktoś tam popadł w narkomanię czy coś. Diabeł go opętał, a więc módlmy się, prośmy, wypędźmy diabła. Pomóżmy człowiekowi wyjść z tego uzależnienia. Prośmy Boga, ażeby to uzależnienie pomógł mu zwyciężyć. Diabeł sobie kpi niejednokrotnie z nas. My nieraz zostawiając człowieka w grzechu, ale litując się nad nim, no bo to jest naturalne, to jest ludzki odruch, prawda? To jest nieszczęsny człowiek, a więc no jak mu nie pomóc? Już w tej chwili ludzie
terapeuci, którzy zajmują się różnymi po prostu odwykami, mówią, nieraz trzeba człowiekowi pozwolić zakosztować twardego dna, bo wtedy dopiero on się odsunie. Diabeł o tym wie. My niejednokrotnie hołubimy go, nawet byśmy mu dali na ten nauk, bo cierpi. A tu mówi, odstąp od grzechu, odstąp od dwulicowości. Jesteście, jak tutaj mówią, bardzo często rozdwojeni, wewnątrz rozdarci. Chcesz Bogu służyć, ale ale jakżeż, skoro ja mam taką zachciankę, albo ktoś ma. To jest niesamowite. A więc, jak tutaj brat powiedział tak, o tych terapeutach, ja akurat mam kontakt z... Króciutko, bo mamy już czas pokazany. Więc te osoby, które są i przeżywają jakieś dramaty lub nałogi, są bardzo, bardzo twardzi, co mnie bardzo zdziwili. Mówi, że nie da rady tego załatwić bardzo łagodnie. Zawsze musi to być bardzo ostro, musi zderzenie być, bo to mówi dlatego, że wtedy się hoduje jako bardzo delikatną i wtedy nie ma żadnego efektu. Dziękuję bardzo. Czy w życiu apostołów, czy w życiu później już pierwszego kościoła znajdujemy sytuację, gdzie ludzie absolutnie zespoleni z Jezusem Chrystusem osiągali niesamowite efekty i zwycięstwa nad mocami ciemności? Tak. Przywołujmy może króciutko tylko kilka, po jednym przynajmniej, dobrze? Z tych tekstów, które tam były, już nie będziemy odczytywać, ale wyłuskajmy te myśli. To właśnie powrót 72 uczniów, którzy wyganiali demony, ale uczynili to tylko i wyłącznie dzięki mocy Bożej. Pamiętacie apostoła Pawła w Filipowie, później w Tesalonice, ale jeszcze w Filipowie, gdzie ta dziewczynka przychodzi i ona jak gdyby chce mu pomagać w ewangelizacji. Ale Paweł był za blisko Boga, żeby nie rozczytać tego tak zwanego anioła światłości. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że małe dziecko, więc niewinne dziecko, prawda? I przynosi takie poselstwo, że jesteście sługami Boga, prawdziwego Boga, tylko że nie o tego Boga chodziło. Tak jest, dlatego Paweł wiedział, w kogo uderzyć, nie w tą małą dziewczynkę, ale uderzył w samego demona, który ją inspirował. Uczniowie, którzy czynią cuda w Bramie Pięknej w kościele, Piotr i Jan uzdrawiają człowieka. Demony się poddają im. Piotr, jego chusty, nie to chusty Pawła, kładziono tam komuś, że też wyzdrowiał. Cień Piotra przechodzącego powodował. I tutaj mam takie skojarzenie, miałem, gdy czytałem o tym cieniu Piotra. Pamiętacie, pewnego razu do Chrystusa przyszła pewna niewiasta. Powiedziała, gdybym go tylko dotknęła. I dotknęła. Czy tu moc była w Piotrze? Czy w wierze ludzi, którzy upatrywali tam dzieci Boże, sług Bożych w tych i powiedzieli, gdyby nawet się do nich zbliżyć chociaż, ale wiedzieli, że chcą się do Boga zbliżyć, bo nie człowiek to czyni i wszyscy ludzie, którzy to czynili, oddawali za to chwałę Bogu. Ale to znajomość Boga powoduje, że w dzisiejszych czasach mamy różne cuda i musimy na to bardzo uważać, bo demon też bardzo dobrze działa, funkcjonuje i bardzo często i dużo czytamy na temat tego, co się dzieje, uzdrowienia, więc musimy na to bardzo być bardzo czujni w tych relacjach. Drodzy, już nam pokazano drugą stronę i to, czego Bóg dla nas dokonał, dokonuje i nie przestanie dokonywać. Jak nam jeszcze pomóc? Będzie to w trzecim studium za tydzień. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to studium, a my Bogu chcemy podziękować za dzisiejsze nasze spotkanie. Stwórco i Panie nasz, niech Twoje błogosławieństwo, którego tak bardzo pragniemy, potrzebne nam do zwycięstwa nad samymi sobą, naszymi nieraz zachciankami, ulubionymi rzeczami,
z którymi żyliśmy może do tej pory. Lubimy je, ale wiemy, że one są sprzeczne z Twoją wolą. Daj, drogi Boże, nam dość siły, wiary i pragnienia, aby przyjść do Ciebie i dać odpór diabłu w ten sposób, że porzucimy to, co nie może otrzymać Twojego błogosławieństwa. Bądź z wszystkimi, z którymi mieliśmy łączność również przez internet, i z nami, i z naszymi domami, rodzinami, bo ten wielki bój toczy się między Tobą a siłami demonicznymi, a toczy się o nas, o ludzi, których Ty tak umiłowałeś, że oddałeś swoje życie. Niech Twoje imię będzie uwielbione, a chwałę, cześć i uwielbienie złożyć pragniemy Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu za wszystkie błogosławieństwa. Amen. Amen.